Jest dzisiaj Dzień Ojca. Chcę mnie zapytać, czy pamiętasz swój pierwszy mecz, na który tata cię zabrał? Pamiętam. Pamiętam i nie pamiętam, bo pamiętam, że na nim zasnąłem dosyć szybko. A jakiś ty kojarzysz? Pamiętasz, jak to był mecz w ogóle? To był mecz Legia Zagłębie Lubin, jeszcze na starym stadionie Legii Warszawa. Wspomnienie. 2000, nie wiem, 4-5 rok? Pamiętasz, jaki to był mecz? Nie, ale to był raczej Górnik Wesoła, jak mój tata jeszcze grał. No, więc pewnie byłem na meczu, ale nie pamiętam tak szczerze. Wydaje mi się, że to było, jak miałem z 5 lat, na mecz Błyskawicy-Lucień. Taki obok mojego miasta, jakoś tak się znaleźliśmy tam, nie pamiętam już, ale tak mi się wydaje, że to było Błyskawica-Lucień i wygrała wtedy chyba bardzo wysoko. Taki fajny napastnik tam grał, pamiętam, że sporo goli strzelał. Ojej, nie pamiętam. Naprawdę, ale to jeszcze była Petrochemia na pewno Płock. Petrochemia Płock. No dobra, to szukamy dalej, kto pamięta. Radek, a ty pamiętasz? Swój pierwszy mecz? Myślę, że nie ma szans, chociaż myślę, że mógł być to mecz Górnika Wałbrzych. Tak, bo tam zaczynałem grać w piłkę i myślę, że tam mnie tato zabrał na pierwszy mecz. A jak nie Górnika, to myślę, że Śląsk-Wrocław coś takiego, albo Zagłębie Lubin, ale bardziej Śląsk-Wrocław. Wiesz co, na pewno zabrał mnie na mecz w Raszynie w czwartej lidze, czy tam w lidze okręgowej. Pamiętam też, że mieliśmy takie kupony, po 2 złote się kupowało i były nagrody w przerwie, także to na pewno takie pierwsze skojarzenie z piłką nożną. Wygrałeś? Co z tego kuponu? Udało się 2 razy chyba piłkę. Nawet karnego nie musiałem strzelać, była brzydka pogoda i nie chcieli murawy zniszczyć, także takie pierwsze wspomnienie. Kojarzycie, pamiętacie pierwszy mecz, na który zabrał was tata, tak przy okazji Dnia Ojca? W którym grałem? Z 20 lat temu, ale dokładnie nie pamiętam. Pewnie to był mecz, w którym brał udział mój tata po prostu. A co to był za mecz? Mógł być za mecz chociaż? To był pewnie mecz jakiś trzecio-czwartoligowy. Nie wiem, bo byłem bardzo małym chłopcem wtedy. Ale wydaje mi się, że to był start Brzeziny. Taka drużyna pod Łodzią. Faktycznie ojciec zabrał mnie przypadkowo gdzieś na mecz ŁKS, ale z kim grał, to już nie pamiętam. Oczywiście wyszliśmy bez biletów, nie trzeba było płacić, tak ojciec tam załatwił, tak więc to pamiętam. Doskonale pamiętam, oczywiście to było Olimpia Zambrów i w pierwszej klasie podstawówki byłem. A wynik może? Czy nie pamiętam, ale wiem, że jest stary stadion Olimpii Zambrów i się cieszyłem bardzo, że idę na mecz piłkarski. Mecz, w którym grał mój tata w drużynie z mojej rodzinnej miejscowości Stal Niewiadów. Przeciwnika nie kojarzę, w wyniku również nie znam. No, to było dawno dosyć, myślę, że początek lat 2000. Ja nie pamiętam. Po ludzku, nie pamiętam. To nie tata zabrał mnie na mecz. Pozdrawiam mojego tatę. Ja jego zabiorę na mecz. O kurczę, pierwszego meczu może nie pamiętam dokładnie. Przecież na pewno to było w mojej mieścinie małej, czyli obok mojej mieściny w Górze, gdzie grałem na początku. Ale na pewno najbardziej mi utkwiło to, jak mnie zawoził właśnie do Płocka na treningi, do Wisły, wcześniej do MDK-u. Musiał się zrywać z pracy i codziennie mnie woził. Może nie codziennie, ale parę razy w tygodniu na pewno. No i tak mnie najbardziej utkwiło. To był mecz rozgrywany na stadionie Legii Warszawa i to był mecz artyści kontra księża. Tak, a wynik? Kiedyś były takie jakieś okolicznościowe mecze artyści, dziennikarze, nie? Takie jakieś spotkania. A wynik? Księża chyba w karnej wygrali. Jakiś ksiądz zapadł ci w pamięć z tego meczu? Nie pamiętam jakby sytuacji. Może pojedyncze karne pamiętam z tego meczu, ale no, dobrze się bawiłem z bratem, z tatą. Chyba nawet jakiś popcorn, jakieś takie, jakaś kola wjechała, więc dzieciak był szczęśliwy.